Witajcie. Zapraszam Was na duże sprawy w małych głowach. Dzisiaj spotkamy się z Anią, która ma 11 lat. Ma dwóch starszych braci, młodszą siostrę. Jej mama jest nauczycielką, tata pracuje w pizzerii. W ich domu nigdy nie jest cicho ani nudno. Szczególnie, kiedy zaczyna ćwiczyć na pianinie. Bo nie ma nic gorszego od nudy. Bardzo lubię czytać blogi nastolatków, jeść czekoladę, słuchać muzyki. Muzyka to dla mnie coś bardzo wyjątkowego. Gdy już będę dorosła, chciałabym podróżować po całym świecie i grać koncerty w największych filharmoniach. Na razie uczę się gry na pianinie. Nie widzę, ale żeby rozumieć muzykę, nie muszę mieć zdrowych oczu. Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współczują. Nie trzeba mi współczuć, przecież jestem zdrowa. Nic mnie nie boli, nikt nie umarł, mam rodzeństwo, rodziców. Nie jestem gorsza od innych. Więc dlaczego ktoś mnie żałuje? Czasami potrzebuję pomocy. Moje życie jest trochę trudniejsze przez to, że nie widzę. Ale nie trzeba się obrażać, jeżeli tej pomocy nie przyjmę. Nie lubię, kiedy ktoś zamiast mnie zapytać, od razu mnie dotyka, bo wtedy łatwo jest mnie przestraszyć. Gdy wiem, gdzie iść, nie trzeba mnie prowadzić. Często wystarczy, żeby ktoś mi opisał drogę. Wcale nie trzeba do mnie mówić głośniej, bo ja słyszę naprawdę dobrze. Ja po prostu tylko nie widzę. Poza tym jestem całkiem zwyczajna. Kłócę się z rodzeństwem, najczęściej o porządek. Bo gdy się nie widzi, to bardzo ważne jest, żeby wszystko leżało na swoim miejscu. Nie widzę od urodzenia. Gdy człowiek ma zdrowe oczy, to wiele spraw jest zupełnie oczywistych, bo można je zobaczyć. Ja nie widzę, gdy ktoś chce odejść po skończonej rozmowie i trzeba mi to jasno powiedzieć. Nie widzę też drzwi, które się same zamykają. Kiedyś moja koleżanka Dorota powiedziała, że głupio jej mówić do mnie do widzenia, bo ja nie widzę. Ale przecież jeśli dziecko jeździ na wózku, bo jest niepełnosprawne, to nie mówimy, że jeździ do klasy trzeciej, tylko że chodzi do klasy trzeciej. No a jak ktoś nie słyszy, to też się pyta, cześć, co u ciebie słychać? Do mnie można mówić całkiem zwyczajnie. Najważniejszą pomocą dla mnie jest alfabet Braille'a. Ludwik Braille wymyślił go 200 lat temu, a wszystko zaczęło się od tego, gdy w wieku 5 lat miał wypadek i stracił wzrok. Rodzice bardzo chcieli nauczyć go czytać i wbijali w deskę małe gwoździki, rodzaj pinezek. One tworzyły kształt liter. Dotykając wypukłych główek, Ludwik wyczuwał kształt liter palcem. Dawno temu czytanie nie było tak powszechne jak dziś. Ludwik miał szczęście, że jego rodzice umieli czytać i mogli sami uczyć jego. Może dlatego, gdy już był dorosły, postanowił wymyślić specjalne pismo dla osób niewidomych. W alfabecie Braille'a są również specjalne znaki cyfr i nut i dzięki temu mogę uczyć się grać. Moje palce są moimi oczami. Każda litera w alfabecie to 6 punktów. Wypukły może być tylko jeden punkt, jak w literze A, albo 2, jak w literze B, albo 5,
jak w Y. Możesz spróbować bez używania wzroku rozpoznać poszczególne litery, jeżeli będziesz kiedyś miał alfabet Braille'a. Na początku jest to trochę trudne, ale z czasem staje się łatwiejsze. Używanie alfabetu Braille'a ma swoją zaletę. Nie muszę chować się przed braćmi i siostrami, kiedy piszę pamiętnik, bo oni i tak nic nie przeczytają. Często gram z rodzeństwem w Chińczyka i w karty, które oznaczone są literami wytłaczanymi w alfabecie Braille'a. W zegarku brajlowskim otwieram szybkę i palcami odczytuję godzinę. Są też mówiące zegarki, termometry albo waga kuchenna. To jest właśnie alfabet Braille'a. Codziennie rano przygotowuję sobie śniadanie. Lubię płatki z mlekiem. Każdy pojemnik jest oznaczony specjalną etykietą, a ja mam urządzenie, które je odczytuje. To urządzenie jest trochę jak taki gruby ołówek i nazywa się Pen Friends, co oznacza, że dzięki temu mogę znaleźć też moje czekoladowe kulki do mleka, nawet jeśli moje rodzeństwo zrobi bałagan. Gdy chcę sobie nalać wody do szklanki, wkładam na brzeg specjalny czujnik. Kiedy szklanka jest prawie pełna, odzywa się sygnał dźwiękowy. Potem ubieram się po śniadaniu do szkoły. Najczęściej zawsze wiem, co się ubrać. I na pewno nie nałożę fioletowej spódnicy w białe paski i żółtej bluzki w zielone kółeczka, bo pomaga mi w tym urządzenie. Tester kolorów. Rozpoznaje 400 kolorów. Do szkoły idę pieszo. Pomagają mi sygnały dźwiękowe przy przejściu dla pieszych. Czasem na powierzchni chodnika umieszczone są wypukłe kulki, dzięki którym wiem, że dalej nie mogę iść, bo tam zaczyna się jezdnia. Niestety ciągle nie ma ich za dużo. Pomagają mi też cyfry wytłaczane na klawiszach domofonów albo w windzie. Poruszam się w mieście przy pomocy laski, ale są też tacy niewidomi, którzy mają psa, przewodnika i pamiętaj, nigdy nie głaszcz takiego psa. Nie, on cię nie ugryzie, ale on po prostu musi być bardzo skupiony, jest w pracy. Potrafię sama zrobić zakupy. Idę do naszego osiedlowego sklepu, gdzie pani Kasia podaje mi różne produkty. Płacę i zawsze wiem, jakie pieniądze mam w dłoni, bo na banknotach też są specjalne znaki geometryczne, a monety sama wyczuwam palcami. Widzisz, mogę robić prawie wszystko. Kiedy wracam ze szkoły, czytam moje ulubione blogi. Jak? Mam własny komputer, który jest wyposażony w program odczytujący informacje z ekranu. Dzięki temu mogę korzystać z internetu i różnych programów komputerowych. Mój kolega z klasy ma komputer z monitorem brajlowskim. On nie wygląda jak monitor dla osób widzących, tylko raczej jak taka klawiatura. Monitor przetwarza tekst z ekranu na tekst w alfabecie Braille'a. To więc jest raczej taki monitor do czytania palcami, a nie do oglądania. Denerwuję się, gdy robię coś wolno, bo nie widzę, a chciałabym to zrobić szybciej. Ale chociaż jestem niewidoma, jestem szczęśliwa. Najważniejsze jest to, aby nie być samotnym, mieć przyjaciół, móc się z kimś śmiać, ale też czasami trzeba płakać. Ja nie boję się życia i przyszłości. Ważne jest, żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Zachęcam Was, jeżeli macie ochotę, możecie wyszukać w internecie alfabetu Braille'a
i wykonać go samodzielnie na kartce za pomocą plasteliny. Zrobić wypukłe elementy. Spróbujcie napisać w języku brajlowskim swoje imię albo nazwy różnych przedmiotów. Miłej zabawy. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.